Halo, witam Państwa, jestem Oskar, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z Taerna i dzisiaj podsumowujemy sobie w końcu event Dziady, czyli event, na którym grałem naprawdę bardzo sporo, chociaż nie streamowałem, miałem streamować, ale stwierdziłem, że tych streamów jest zbyt dużo i po prostu nie ma sensu, bo nikt tego nie oglądał, bo każdy wolał sobie na przykład patrzeć na Bayern, a ja na płaskowyżu ekspiłem. Tak czy siak grałem bardzo długo i dzisiaj sobie trochę to podsumowujemy, ile leveli wbiłem, ile expa wbiłem, ile zarobiłem, też to jest ważne, co dalej planuję robić na swojej postaci, na Barwolu, tutaj, proszę bardzo, Batagur założony już, trochę wam opowiem, będę was trochę wodził za nos, ponieważ chcę wam powiedzieć nie wprost, ile zarobiłem expa, tylko będę wam pokazywał, jak to z mojej perspektywy wyglądało. Przegrałem na Dziada chyba 20 godzin, więc naprawdę jest tego dosyć sporo. Cały weekend grałem z ekipą i bez. I chcę jeszcze tylko powiedzieć, że opowiem w tym odcinku trochę o moich takich odczuciach prywatnych o evencie, jak to wyglądało i też o zachowaniu graczy, ponieważ trochę się działo na czacie tak naprawdę podczas eventu, więc trochę dzisiaj sobie opowiadam. Zapraszam serdecznie do odcinka. Dobra, moi drodzy, żeby nie przedłużać i was nie wodzić już tak dłużej za nos, zacząłem Dziady z 81 levelem, mianowicie 81 milionów 900k expa. Tyle miałem na starcie, jak teraz widzicie. No i cóż, w tle chyba macie teraz jakieś grupki w ogóle, więc nie muszę tutaj nic klikać. W tle macie jakieś grupki chyba z Dziadów, trochę tego tam ponagrywałem, bez dźwięku oczywiście, bo nie nagrał mi się dźwięk, to jak żeby inaczej. Więc macie teraz jakieś tam tło fajne, ja będę do was mówił. 81 level na początku. I to była godzina 18, kiedy event wystartował. Już po dwóch pierwszych godzinach eventu miałem 82 level, a jak widzicie oto na tym screenie, więc 82 level biłem dosyć szybko i sobie grałem. I tak naprawdę graliśmy bardzo długo, jak widzicie, będę po prostu teraz przewijał slajdy. 82 level, 86 milionów expa, czyli już 5kk było wbito o godzinie 21.40. Cały czas bez przerwy graliśmy. O godzinie 22.28 87 milionów i w końcu o godzinie 23.39 milionów 89 i 83 level wbity. Więc praktycznie w pierwszy dzień Dziadów ten początek wbiłem już dwa levele, więc całkiem nieźle to tutaj zwiastowało. Grałem chyba jakoś do drugiej albo trzeciej w nocy. Potem jeszcze troszeczkę się lognąłem na swojego maga ognia, żeby go wyekspić, bo mi się trochę niefajnie ekspiło nietoperze, bo na jeden deszcz nie schodziły, a muszę robić elementa antracytowe. Więc stwierdziłem, że tego maga trochę wyekspi, trochę mocy mu dodam, więc na barbie skończyłem i na 83 levelu zakończyłem pierwszy dzień. Wstałem chyba o godzinie 11 i po prostu sobie ekspiłem dalej. I bez przedłużania powiem wam tak, w drugi dzień grałem również, to ja mam screen, jak widzicie, mogę wam teraz to przewijać tak naprawdę. Drugi dzień grałem i skończyłem praktycznie o godzinie 17.23, wtedy już nie miałem sił. Stwierdziłem, że Boże Święty, koniec, nie? I skończyłem to z 85 levelem wbitym. No i właśnie, jak widzicie teraz, mam na chwilę wyłączę te walki, z Batagurem założonym w tym miejscu, o proszę bardzo. Więc całkiem fajnie było, 85 level wbity. No ale się okazało, że to nie koniec eventu, ponieważ na trzeci dzień była dogrywka z powodu DDoS-ów. No i w tę dogrywkę oto jeszcze sobie wbiłem, nawet nie mam pokazane, wow, dobra, nieważne. Wbiłem tyle, 86 level, nie grałem od tego czasu więcej, bo miałem po prostu dosyć Taerna. I 86 level jeszcze jest wbity, czyli dodatkowy, praktycznie bonusowy level wbity. 107 milionów wynik po Dziadach tak naprawdę, bo nie grałem więcej, z 81, co daje nam 26 milionów praktycznie, niecałych, 26 milionów expa wbitych. Czy jest to dużo? Twierdzę, że mogło być więcej. Zdaję sobie sprawę, że mogę o wiele więcej tego wbić, gdybym jeszcze grał w nocy i grał sobie całą dogrywkę, to bym tego levela wbił więcej. Szczerze mówiąc, nie chciało mi się kompletnie już. Wbiłem te 26 milionów, myślę, że jest taki spoko wynik jak na moje, ponieważ ja nie lubię tak zbyt dużo tego Taerna grać, aż tak, wiecie, nałogowo. No i tak to wygląda, słuchajcie, z expem, więc trochę tych leveli wbiło, mam na pewno teraz większe możliwości, mam Batagura, mogę sobie więcej teraz expić. Nie wiem, na którym momencie teraz jesteście w biciu grupek, więc może po prostu on to teraz, nie wiem, wyłączę, bo jakoś tak dostosuję przyspieszenie, żebyście teraz skończyli sobie to oglądać. Proszę bardzo, ciekawe jak mi to wyszło. Chcę teraz pokazać, ile zarobiłem, to jest też dosyć istotne, bo zaczynałem z pustym w ogóle eku, ponieważ wydałem kompletnie wszystko po to, żeby sobie już załatwić Batagura, więc miałem po prostu zero hajsu. W tym momencie mam 4 miliony na koncie i ze sprzedajem dialektyków to liczę. Nie będę wam jakoś tutaj szczegółowo obliczał co do grosza, ile zarobiłem tutaj na tym evencie. Po prostu tak wygląda moje EQ. Tu jest praktycznie wszystko, co zdobyłem. Mam 31 flash wiedzy jeszcze i 35 zręczności. Kamieni Tresera mam chyba na każdej możliwej postaci, tak wam powiem. Mam po prostu wypchane po brzegi kamieniami Tresera, więc będę to sprzedawał. 17 paczek platy, tak to wygląda.
Co jeszcze tutaj mam? Tu jakieś flaszki. Generalnie co ja teraz robię? Może byście zapytali. Robię sobie aquasola po to, żeby robić skutecznie mięsko i sobie zarabiam tym barbolu, bo no brakuje mi po prostu sposobu zarobku. Zlecenie na kasę tak w sumie mało daje, a na mięsko można faktycznie fajnie zarobić, więc będę sobie je robił i tak wygląda już mój składnik. Mam 40 flasz mocy, 24 many, 10 kondycji. Ja już to powoli kupuję. Część kraftuję, część kupuję, zależy jak to wychodzi. Na przykład mój ziomek teraz musiał szybko zarobić hajs, więc kupiłem od niego te flaszki. Więc tak to wygląda, składniki już powoli mam, przepis jest i element tutaj też sobie porobiłem na magu, więc już tak to wygląda. Ale żeby was nie przeciągać, o w ten sposób, zarobiłem, słuchajcie, około 13 milionów. Tak to wygląda, 13 milionów tutaj jest zamrożonych, jeszcze w depozytach jakieś tutaj jeszcze rzeczy są, o tutaj na przykład 9 kamieni leży, czyli jakieś 12-13 milionów jest faktycznie do zarobienia. Pytanie też po ile to sprzedam, bo nie ukrywam, że no, teraz są tanie ceny, tak, więc nie chcę mi się za bardzo czekać. Trochę poczekam oczywiście, aż te ceny trochę chociaż wzrosną. To jest tak flasze z ręcznością. One chyba też są w ogóle zamienione z dużych, bo myślałem, że są mi potrzebne, a potem się okazało, że nie. No nieważne. Także siak, teraz te ceny są niskie, mi się nie chce zbyt długo czekać. Trochę poczekam, pozacznę to sprzedawać hurtowo. I tak to wygląda. Kupiłem już, mówię, trochę kupiłem. Super. Kupiłem flasze kondycji. 10 flasz kondycji, 24 flasze many, 40 mocy już kupiłem, więc to trzeba odnieść od tej ceny, którą mam tutaj. No i Patagur oczywiście. I cóż, tak wygląda ten event pod moim zarobkiem. Jak to wychodzi? Coś do mnie pisze na priv. Dzień dobry. Hejka, naklejka. O, możecie zobaczyć, tutaj mam pokażę. Hejka, naklejka, to mnie stara Masi napisał. Nie wiem, odpiszę mu coś może. Hejka, naklejka, tulenka napisze, nie? Bo czemu nie? O, proszę bardzo. Dobra, tak. Tak to wygląda, tak to wygląda. Tak zarobiłem z tego eventu. Moje przemyślenia, może chciałbym jeszcze trochę tutaj opowiadać. Włączyłem teraz fajną walkę z siewcą. Z siewcą, czyli z tym takim eventowym mobkiem, tylko wezmę kamerę, trochę lepsze miejsce. Z eventowym mobkiem, która była skończona naprawdę ciekawie. Serio, była ciekawie ta walka skończona. Zobaczycie zaraz, teraz wam leci w tle. Jak to wyszło. Jest to chyba mój jedyny siewca, którego złapałem swoją drogą, więc tam był jeszcze pacynkarz był. Całkiem fajna, przyjemna walka. Jeżeli miałbym dać jakieś odczucia z tego eventu, to powiem tak, moim zdaniem event super. Do expienia, od gracza zależy ile wy expi, od gracza zależy ile zarobi, więc to jest na pewno fajne. Znowu był ten problem z małym expem na karszpie, ale zgarałem wrażenie. Z małymi levelkami, jak tam mój kumpel właśnie grał na barbie 45 level, to za bardzo tak pola do expat nie miał, bo na płaskowyż go nikt nie wziął z tym levelem. No w karszmie tego expa zbyt dużo nie leciało, więc to moim zdaniem można było troszeczkę bardziej zwiększyć, a jeżeli nie zwiększyć, to chociaż jakoś tak uregulować w postaci zmniejszenia na płaskowyżu na przykład expa, żeby to było takie bardziej, wiecie, fair dla wszystkich leveli. Nie podobało mi się zachowanie graczy, kompletnie, chciałem trochę o tym powiedzieć, bo lubię sobie gadać, bo jestem takim trochę dyktatorskim głosem. Więc chciałem powiedzieć, że nie podobało mi się w ogóle gadanie graczy, ponieważ admini robili co mogli. Drygu tam pisał na czacie nawet z ludźmi, więc starali się, żeby ten event fajnie wypalił. Gracze, no, dzielili się oczywiście, jedni dziękowali, jedni byli zadowoleni, expili sobie spokoju, drudzy krzyczeli dosyć głośno. No i tego Dryga też tam trochę słów na niego powiedzieli i na w ogóle ekipę, że po prostu się nie zorganizowali, że mają DDoSy, tak, i że robią event, który nie jest zorganizowany, że są lagi, że a, głupi event, wyłączcie go najlepiej, idę się zabić, nie? Więc nie podobało mi się to zachowanie kompletnie, nie rozumiem, dlaczego tak jest, w sensie... Okej, okay, rozumiem dlaczego to jest, może inaczej to sformułuję. Rozumiem dlaczego tak jest, ale nie rozumiem tego zachowania, czemu tak robią ludzie. Jakby były DDoSy, trzeba przyznać, że były te DDoSy, były lagi, były... grupki, których było za mało na początku, potem je zwiększyli na szczęście i było dosyć ciężko. No ja sam miałem 2 FPS jak biegałem po mapce, więc to trochę ciężko było. Natomiast no to nie jest wina ekipy, jakby ekipa starała się coś z tym zrobić. Gdyby ekipa była niedostępna, w ogóle nie próbowała tego naprawić, no to okej, okay, można tutaj mieć jakieś pretensje do nich. Natomiast ekipa faktycznie pisała na czacie, starała się, potem jeszcze zmieniła zasady, dodała grupki na wąwozie, na przykład jeżeli chodzi o płaskowyż, i z Bairnu jeszcze chyba na garnizon włożyła grupki, więc jakby... ekipa się starała, żeby to naprawili, gracze i tak skandowali, im się nie podobało i głośno krzyczeli, że wow, gówno, nie? Więc no słabo, bardzo słabe zachowanie. Osobiście nie pisałem nic oczywiście. Sobie expiłem i mi się to podobało tak naprawdę. Było ciężko, ale po prostu brałem to jako taki dodatkową trudność w expieniu, bo expa było naprawdę sporo. No tyle expa to miesiąc się nie wyexpi. Jak na tym evencie, więc mówię, dobra, to jest taka dodatkowa trudność, żeby nie było zbyt łatwo, po prostu są te lagi. I tak to traktowałem tak naprawdę. Z gry mnie nie wywaliło chyba nie razu, tam niektórzy chyba pisali, że ich wywalało z gry nawet, więc trochę ciężko. Mnie z gry nie wywaliło, więc generalnie mi się event bardzo podobał. To zachowanie graczy trochę mniej, ale event mi się naprawdę bardzo podobał. Trochę zmęczony byłem, trzeba przyznać, jak kończyłem.
No, w ostatnich chwilach już nie mogłem patrzeć na ten event. Czułem, że jeszcze mogę sobie... O, fakt, robiłem się awkiem, zaraz mnie zgrywali. Że jeszcze mogłem sobie trochę tam podekspić, no, ale po prostu mi się nie chciało. Stwierdziłem, dobra, idę grać w Apex Legends, bo mi się nie chce grać. Więc ja jestem bardzo zadowolony. Zarobić można, wyekspić można. Nadzieję, że za rok będzie tak samo, albo i nawet lepiej. Jeżeli miałbym dać jakieś sugestie, co mógłbym poprawić w tym evencie jako osoba, która nie ma nic do gadania, bo czemu nie, to stwierdzam, że bardzo dziwnym zastosowaniem było wprowadzenie tych grupek na tak małym obszarze, bo więcej grupek nie było sensu, bo by jeszcze bardziej lagowało, ale jakby tak rozproszyć to po całej mapie, przypuśćmy z Płaskowyżu grupki dać na Kamenak, z Karszmelesgara tam na tą posiadłość, tam Devries chyba, czy ten taki wielki domek, gdzie się questy wykonuje fabularne. Gdyby to faktycznie rozproszyć pod tak całej mapie, to myślę, że byłoby o wiele mniej lagów, byłoby o wiele bardziej stabilnie. Więc myślę, że można było to zrobić lepiej. No niestety wyszło jak wyszło. Tak czy siak mi się podobało. I chyba kończę ten mój wywód. Ile ja gadam? Boże święty, 11 minut gadam. Chyba trochę mniej z cięciami. Masakra. Chyba mi się skończyły już te grupki z siewcą do bicia, bo tam chyba tylko 6 minut materiału było. Oj, teraz chyba patrzycie na sobie na kamerę, jak ja siedzę tutaj i nic nie robię. To może wam jakiegoś, nie wiem, duszka zamku wrzucę jeszcze, żebyście mieli do oglądania. Tak czy siak, moi drodzy. Event mi się podobał. Grałem. Na magu 2 levele, na barbie 5 leveli, 26 milionów expa wbite, plus chyba tam 1,5 miliona na magu. Na rycu też wyekspiłem chyba z 3 levele, to ten zapomniałem powiedzieć. Na rycu również wyekspiłem po to, żeby wybić 65 level, żeby mu zrobić sobie questa na przepis na Aquasola, więc to też się udało mi zrobić. Wszystkie cele zrealizowane, patakur założony. Zapraszam was teraz na streamki, bo będziemy teraz sobie mieli o wiele większą gamę możliwości. Oprócz oczywiście mojego zbierania przepisów na Aquasola. Więc mamy Patagura, trochę postać wyekspioną, można jakieś ciekawsze rzeczy chyba już porać powoli. Może ktoś mnie zabierze jakiegoś lodowego czy coś, zobaczymy. Więc zapraszam was na streamki, zapraszam was na kolejne odcinki. Przypominam, odcinek z TR jest to środę. Dzisiaj możliwe, że się odcinek pojawi w wtorek, żeby szybko po eventach jeszcze ten odcinek rzucić. Kolejny będzie na pewno w środę. Ja się już nie rozgaduję. Napiszcie swoje jakby opinie o tym evencie, czy wam się podobało, czy nie, ile expa biliście, pochwalcie się w komentarzach. Ja sobie z chęcią to oczywiście poczytam. Jak tam wam poszło, czy graliście, czy nie. No najgorzej, jeżeli komuś prąd wywaliło w ten dzień. To jest w ogóle katastrofa, ja sobie nie wyobrażam, albo na przykład internet. Że ja bym po prostu płakał, nie? Jakbym taką okazję stracił do expa. No i cóż, żegnam się z wami, ja byłem Oskar. Mam nadzieję, że film wam się podobał, zostawcie kciuka. Zostawcie suba na kanale, bo filmy z TR są regularnie teraz, więc zapraszam serdecznie. Do zobaczenia, papa, cześć. Ja se wracam do robienia elementów, nie, do flaszek, żeby robić Aquasola na mięcho.